Cześć, nazywam się Beata Lipecka, jestem instruktorką fitness. Chciałabym, abyś poczuła się lepiej w swoim ciele w jak najkrótszym czasie. Pamiętaj, już się zdrowi, razem możemy więcej. Cześć, właśnie ten filmik, który przed chwilą widzieliście, przedstawiam je 7 lat temu. Nagrałam ten filmik w celu reklamowym. Właśnie w tym czasie otworzyłam swoją pierwszą działalność gospodarczą, którą kontynuuję do dnia dzisiejszego. Moją główną misją, którą poczułam, była pomoc kobietom. Dzięki właśnie aktywności fizycznej chciałam, żeby poprawiły swoją samoocenę, polepszyły swój stan zdrowia oraz ogólnie samopoczucie. Myślę, że w dużej mierze mi się to udawało i mam nadzieję, że będzie się udawać. Przez całe życie żyłam z takim przeświadczeniem, że każdy dzień jest tak bardzo ważny i chcę go wykorzystać po prostu na 100%. Stąd oprócz zawodu instruktora fitness po kolei realizowałam wiele marzeń. Między innymi były to wycieczki na stopa, gdzie byłam w Pradze, w Zakopanem kilka razy. Co jeszcze zrobiłam takiego nadzwyczajnego? W wieku 18 lat zamarzyłam sobie o skoku ze spadochronem. Spełniłam tym samym swoje naprawdę wielkie marzenie, które ze mną było przez kilka lat. Rodzice nie wykazywali zgody, stąd musiałam poczekać do pełnoletności. Oprócz tego skoczyłam na bungee, co się później okazało, byłam już w pierwszej ciąży. Tylko że to były same początki, wszystko w porządku, cała ciąża przebiegała, także nic złego na szczęście się nie stało. Jeśli chodzi o realizację kolejnych marzeń, było to między innymi morsowanie, czyli przełamanie takiej swojej bariery wejścia do zimnej wody zimą. Ostatnio zrobiłam to również ze swoimi dziećmi, które same wykazywał taką chęć, także jestem dumna, że może pójdą w ślady moje i będą kontynuowali tą przygodę. Oprócz tego w międzyczasie skończyłam studia na Politechnice Gdańskiej, kierunek zarządzanie inżynierskie. Wyszłam za mąż, mam cudownego męża i dorobiliśmy się, trójki dzieci. To wszystko dokonałam w wieku do 30 lat. Także spełniłam tym samym swoje marzenie, które wcześniej sobie wyznaczyłam. Co jeszcze z takich ważniejszych rzeczy, które wykonałam przed poznaniem Kamili, było to bieganie, maratony. Ukończyłam ich 10, zdobyłam koronę maratonów Polski. Większość maratonów przebiegam ze swoją mamą. Wzięłyśmy również udział w Mad Maxie, w takim biegu z przeszkodami. Mama zaszczepiła we mnie taką aktywność fizyczną i chęć takiego podbijania świata różnymi fajnymi aktywnościami. Co do dzieci, bo tak naprawdę wydaje mi się, że to jest największe moje wyzwanie. Dorobiłam się trójki w niedalekim czasie, bo najstarsza córeczka ma 4,5 roku, najmłodszy synek ma 9 miesięcy. I tutaj jakby duża część uwagi musi być im okazana. Otworzyliśmy z mężem dwie działalności, tak naprawdę już trzy, bo mąż zajmuje się jedną działalnością, której nie mam jakby, nie skromiłam aż tyle wspólnego. Jednak dwie nasze wspólne działalności to jest właśnie prowadzenie studio fitness, prowadzenie zajęć rekreacyjno-ruchowych, nie tylko dla mieszkańców naszego miasta, w którym mieszkamy, ale również okolicznych miejscowości. Otworzyliśmy salę zabaw, w szczególności dla mam, które mają problem z zostawieniem dzieci na czas treningu. Jakby ciągle ta misja zajęcia się mamami była takim głównym moim motorem do działania, stąd sala zabaw. Co jeszcze? W międzyczasie oczywiście szereg szkoleń, które pomagały mi realizować i wprowadzać nowe zajęcia, powiększać swoją wiedzę. Jak widać z załączonego materiału, nie tylko fizycznie, ale też zawodowo przeszłam wielką metamorfozę. Od dziewczyny, która prowadziła dwa treningi tygodniowo, miała kilkunastu klientów, nie miała dzieci i obowiązków rodzinnych, do kobiety, żony, matki, trójki dzieci, kochanki, żarcik, pracodawcy i przedsiębiorcy. Właśnie te ostatnie punkty zaczęły stwarzać największe problemy związane z zarządzaniem czasem, wymogami personalnymi, produktywnością oraz komunikacją z klientami.
będąc na przepaści prowadzenia życia prywatnego i zawodowego, zaczęłam szukać porad, wskazówek w mediach społecznościowych i w taki sposób nasze drogi zeszły się. Oglądając ogrom materiałów na YouTube, zauważyłam, że najwięcej wspólnych wartości, złotych myśli oraz wskazówek, z którymi się zgadzałam i które do mnie trafiały, płynęło z Twojego kanału oraz materiałów, które udostępniałaś na swoich profilach. Idąc tym tropem, zasubskrybowałam i zaczęłam studiować i analizować dogłębnie wszystkie materiały, a wiedzę stosować w swoim biznesie. Jedną z pierwszych prowadzonych działań było zarządzanie zespołem i oddelegowanie zadań. Po dość krótkim czasie zobaczyłam efekty, to znaczy mój zespół efektywnie wykonywał zlecane prace, które im oddelegowałam, a ja pozyskany wolny czas wykorzystałam pracując z dziennikiem coachingowym i książką Zasługujesz na sukces. W swojej ofercie posiadam produkt o nazwie 3-miesięczna metamorfoza. Sukces tego programu polega na wprowadzeniu w życie kilku rad i systematyczności, co skutkuje poprawą formy zdrowia i samopoczucia moich klientów. Ja również przeszłam 3-miesięczną metamorfozę, tyle że jej organizatorem jesteś Ty. Dzięki wprowadzeniu kilku rad, m.in. oddelegowanie zadań, mailingi do klientów, poprawienie szaty graficznej, poprawienie komunikacji z klientem, produktywnością pracowników, wprowadzeniem procedur, moja praca znowu zaczęła sprawiać mi przyjemność. A to wszystko miało miejsce w ciągu ostatnich 3 miesięcy. Ja mam więcej wolnego czasu, który mogę poświęcić na swój rozwój. Efekty współpracy z Tobą są bardzo owocne i dlatego dalej chcę z Tobą współpracować. Kolejnym szczeblem w rozwoju byłoby szkolenie z Tobą i poznanie Cię twarzą w twarz. Mottem mojej firmy dotychczas było hasło Rusz się z Betty, razem możemy więcej. Ale teraz przed konfrontacją z Tobą możemy je lekko zmodyfikować. Rusz się z Betty, razem możemy więcej z Kamilą Robińską. Dzięki za poświęcony czas, możliwość podzielenia się swoim doświadczeniem. Pozdrawiam serdecznie, Rusz się z Betty i do zobaczenia. Pa, pa!